raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w Credit Union. A to tobie dali? Hehe, bo siedźkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w Kłazdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississaudze przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starski One w Mississaudze. Window Gallery Decor. Pierwszy sklep z polskimi firankami w Kanadzie. Setki bajecznych kolorów i wzorów firanek, zasłon, paneli, obrusów i bielizny pościelowej. Gotowe wyroby i wzory oraz możliwość uszycia dekoracji okna według Twojego pomysłu. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II Katolickie Radio Rodzina zaprasza na galowy koncert 3 maja o godzinie 19 do Queen Elizabeth Theatre na Exhibition Place w Toronto. Z Irlandii specjalnie przyjadą fenomenalni księża tenorzy, czyli The Priests. Wystąpią także soliści kanadyjscy, chór torontoński oraz orkiestra symfoniczna pod batutą maestro Macieja Jaśkiewicza. Przyjdź i świętuj razem z nami kanonizację papieża Polaka. Bilety w cenie 55, 65 i 75 dolarów kupować można na stronie internetowej radiorodzina.com lub dzwoniąc do naszego biura 416 588 05 55. Grupy powyżej 20 osób otrzymują zniżkę. W czasie swego pontyfikatu błogosławiony Jan Paweł II odwiedził Kanadę 3 razy. W roku 1984, w roku 1987, na 2 dni, kiedy przebywał w Fort Simpson i Edmonton, oraz w 2002 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży w Toronto. Zaprezentujemy dziś Państwu mało znane materiały na temat wizyt, które Ojciec Święty jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła odbył w Kanadzie w 1969 i 1976 roku. Opartą na fotografiach relacje z historycznych spotkań ówczesnego metropolity krakowskiego ze społecznością polonijną przygotował i komentarzem opatrzył świętej pamięci Stanisław Brodski, wybitny działacz polonijny, który w 1969 roku przewodniczył komitetowi organizującemu uroczyste obchody 25-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Autorem większości zdjęć wykorzystanych w felietonie, nadanym przez nas już 12 lat temu, w przeddzień wizyty Ojca Świętego z okazji Światowych Dni Młodzieży, jest torontoński fotografik Włodzimierz Uglik. Pragnąc w odpowiedni i godny sposób uczcić 25-lecie powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Zarząd Główny po porozumieniu się z przedstawicielami Kościoła i rządem federalnym postanowił zaprosić prymasa Polski jako prawdziwego przedstawiciela narodu polskiego i na list wysłany jesienią w 1968 roku ksiądz prymas zawiadomił pana inżyniera Jarmickiego, że niestety ze względu dobrze wam znanych wjeżdżam z kraju tylko do Rzymu w sprawach Kościoła.
Zwracam się jednak do Was z prośbą o zaproszenie do Kanady syna ziemi krakowskiej, arcybiskupa Krakowa, Karola kardynała Wojtyłę. Będzie on godnym przedstawicielem narodu i prymasa. Poza tym jest najmłodszy z nas i na pewno spełni Wasze nadzieje związane z przyjazdem prymasa. Uczyni to nawet lepiej ode mnie. Na pospiesznie zwołanym zebraniu zarządu wszyscy byli zaskoczeni obrotem sprawy. Karol kardynał Wojtyła był nam mało znany. Jak jednak odmówić prymasowi? Jaka będzie reakcja Polonii? Baliśmy się ryzyka ogromnych kosztów zaproszenia. Po długich dyskusjach decyzja zaprosić przeszła niewielką większością głosów. Jakżeż szczęśliwa i opatrznościowa była ta decyzja. Dzisiaj wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Jego wizyta w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych była jednym ze szczebli i lekcji na drodze do stolicy Piotrowej. 28 sierpnia 1969 roku na montrealskim lotnisku Dorval mieliśmy zaszczyt przywitać księdza kardynała Karola Wojtyłę i osoby z towarzyszącej mu świty. Duszpasterza emigracji, księdza biskupa Szczepana Wesołego, księdza profesora Franciszka Macharskiego i sekretarza księdza Stanisława Dziwisza. Ze strony Kongresu Polonii Kanadyjskiej gości witali prezes zarządu głównego inżynier Zygmunt Jarnicki, członek zarządu i kolega szkolny kardynała Rudolf Kogler oraz przewodniczący obchodów 25-lecia Kongresu Stanisław Brodzki. Powitanie jest serdeczne i bezpośrednie. Do witających dołącza duża grupa z Montrealu, władze lokalnego okręgu KPK, profesor Tadeusz Romer, przewodniczący Komitetu Przyjęcia, proboszczowie polskich parafii, dzieci z polskich szkół z kwiatami. Ksiądz kardynał jest gościem arcybiskupa Montrealu, Pora Gregoire. Zamieszkuje w jego pałacu. Wieczorem w siedzibie Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy przygotowany jest powitalny bankiet. Następny dzień bardzo pracowity. Wizyta u mera miasta, Jeana Drapeau, podczas której mer prosi kardynała, aby zechciał rozmawiać telefonicznie z jego synową, Polką, bo nowożeńcy przebywają na Florydzie. Wyjazd na wystawę Człowiek i Ziemia, zbiorowe zdjęcie u stóp pomnika Mikołaja Kopernika, śniadanie wydane przez miasto na terenach wystawowych, konferencja prasowa w językach francuskim, angielskim i polskim, odwiedzanie polskich parafii. 30 sierpnia. To wizyta polskich dostojników w Quebec City księdza kardynała Maurice Roy, prymasa Kanady. Następne dwa dni w Montrealu, pełne uroczystości kościelnych i spotkań polonijnych. Po południu przejazd do Ottawy. 2 września wieczorna msza święta w parafii świętego Jacka od Rowąża. Ksiądz kardynał dokonuje inwestytury relikwiarza świętego Jacka. Po mszy świętej w sali parafialnej bankiet, któremu przewodniczy profesor Wiktor Szyryński. Rano 3 września dostojni goście odlatują do Calgary, gdzie wieczorem odprawiają mszę świętą w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnego dnia wyjazd do Banff połączony z wycieczką w góry skaliste. 6 września przylot do Winnipeg, wizyta u kardynała Flahifa, wieczorny bankiet organizowany przez okręg KPK gromadzi 700 uczestników. Ksiądz kardynał otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Winnipeg. 8 września przylot na lotnisko w Toronto, gdzie kardynał Wojtyła jest witany przez cały komitet organizacyjny, członków zarządu głównego i okręgu Toronto oraz setki Polaków z przedstawicielami polonijnego kleru na czele. Wieczorem w domu rekolekcyjnym w Port Credit, gdzie ksiądz kardynał i towarzyszący mu księża zatrzymali się na okres pobytu w Toronto, pani inżynier Joanna Ozdowska zorganizowała spotkanie członków i sympatyków koła Veritasu. 9 września msza święta i spotkanie z parafianami w kościele świętego Stanisława. W zastępstwie kardynała ksiądz biskup Wesoły udaje się samochodem do Wilna na odwiedzenie najstarszej polskiej parafii i miejscowych księży. 10 września wyjazd do parafii świętego Gabriela w Burlington, wizyta u biskupa Josepha Ryana, wieczorna nowenna w Hamilton. 11 września poranna msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki w Hamilton, wyjazd do London z wizytą u biskupa Emmeta Cartera, pobyt w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnego dnia w powrotnej drodze do Toronto wizyta w misji Świętego Krzyża w Woodstock. Wieczorem przyjęcie dla księdza kardynała zorganizowane przez Komitet Organizacyjny w Domu Placówki Polskiej nr 346 Kanadyjskiego Legionu przy ulicy Dovercourt. Przyjemny wieczór. Obecni są działacze i przedstawiciele organizacji polonijnych w Toronto. 13 września.
Wizyta u majora miasta Toronto Williama Denisona w nowym ratuszu w obecności radnych miejskich, przedstawicieli zarządu głównego i prasy polonijnej. Wieczorem bankiet 25-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej w hotelu Royal York. Honorowymi gośćmi byli premier MacDonald, delegat apostolski w Kanadzie biskup Emmanuel Clarizio, arcybiskup Toronto biskup Pocock, mer Toronto William Denison, Robert Welch, sekretarz prowincjonalny i Alojzy Marzewski, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Bankiet prowadził inżynier Jerzy Grodecki, a główne przemówienie w kilku językach wygłosił ksiądz kardynał, który swoją swadą i humorem zjednał sobie serca wszystkich zebranych. 14 września. Poranne spotkanie z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 25-lecia Kongresu i ich rodzin w Domu Rekolekcyjnym. O godzinie 16 na terenie Wystawy Narodowej w pawilonie Koliseum wielka manifestacja religijna. Msza święta jest celebrowana przez księdza kardynała i koncelebrowana przez księdza biskupa Szczepana Wesołego wraz z polskimi księżmi z prowincji Ontario. Trudno w tym miejscu pominąć zasługi księdza Józefa Capigi, prezesa Konferencji Księży Polskich na Wschodnią Kanadę i członka zarządu głównego KPK w pracach Komitetu Organizacyjnego. Ta wspaniała manifestacja religijna w Koliseum to jego zasługa. 15 września. Msza święta w parafii świętej Jadwiki w Warszawie. Wyjazd do St. Catharines. Ksiądz kardynał składa wieniec na cmentarzu polskich żołnierzy w Niagara-on-the-Lake. Wieczorna msza święta w kościele parafialnym Matki Boskiej i bankiet zorganizowany przez okręg KPK. Następnego dnia kardynał Wojtyła wraz z towarzyszącymi mu osobami przekracza w Niagara Falls granicę amerykańską, kończąc swą pierwszą wizytę w Kanadzie. Kardynał Wojtyła zaskoczył nas wszystkich, którzy go spotkali. Z miłym uśmiechem witał się z każdym. Uważnie słuchał informacji, prosił o dodatkowe. Oddał się do naszej dyspozycji, podporządkując programowi. W swoim wywiadzie w Radiu Watykańskim w drodze powrotnej do kraju powiedział między innymi: jeśli chodzi o kontakty z rodakami w Kanadzie, to na pierwszy poniekąd plan wysunęli się świeccy. Od nich bowiem wychodziła inicjatywa tych odwiedzin. Charakter mojej podróży był kościelny i religijny, a równocześnie uwydatnia to, co jest bardzo znamienne dla polskości, dla duszy polskiej. Co pozostaje wewnętrznym dobrem Polaka, również z dala od ojczyzny. A w czasie akademickiej mszy świętej w kościele mariackim w Krakowie wspomniał: przebywając wśród naszych rodaków o tysiące kilometrów stąd, w szczególny sposób uświadomiłem sobie, że nie jest to tylko miejsce geograficzne. Jest to jakieś miejsce w duchowej wspólnocie wielkiej rodziny ludzkiej, w której my, Polacy, mamy szczególny udział, której polskość oznacza szczególne wartości. Uświadomiłem sobie to słuchając, jak w tej sprawie mówili biskupi kanadyjscy i amerykańscy. Jak dawali świadectwo temu, co Polacy wnieśli w Kościół żyjący na ziemi amerykańskiej, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, wnieśli i stale wnoszą. To jest ta zasadnicza prawda, którą przeżyłem doświadczalnie. Po raz drugi ksiądz kardynał Karol Wojtyła przybył do Kanady po 7 latach. W dniach od 31 lipca do 8 sierpnia 1976 roku odbył się w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych 41. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym wzięło udział 19 biskupów z Polski z kardynałem Karolem Wojtyłą na czele. Delegacja Episkopatu Polskiego była najliczniejsza spośród delegacji zagranicznych. Inicjatorem przyjazdu biskupów polskich do Kanady był ksiądz Józef Capiga, który już 10 maja wysłał depeszę do kardynała, prosząc o odwiedzenie Kanady i już następnego dnia otrzymał odpowiedź: bardzo dziękuję za zaproszenie, postaram się przybyć, kardynał Wojtyła. 18 sierpnia. Po południu część delegacji przyjechała do Grimsby, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie. Następnie goście udali się do Hamilton, gdzie zamieszkali w domu rekolekcyjnym. W parafii świętego Stanisława witał ich proboszcz ksiądz Józef Capiga wraz z przedstawicielami organizacji polonijnych.
Tego samego dnia kardynał Karol Wojtyła w towarzystwie biskupa Władysława Rubina złożyli wizytę księdzu biskupowi Emmetowi Carterowi, sekretarzowi Episkopatu Kanadyjskiego w London. Następnego dnia odbyła się całodzienna konferencja księży biskupów ze wszystkimi prawie księżmi z Kanady w sali parafialnej przy parafii świętego Stanisława w Hamilton. W pierwszej części konferencji dyskutowana była sprawa potrzeb duszpasterstwa polonijnego i sprawa ich pracy w Kanadzie. W drugiej części konferencji biskupi z Polski poinformowali obecnych kapłanów o stanie kościoła w obecnej Polsce. Wieczorem autokarem księża biskupi zwiedzili miasto Toronto, a następnie wzięli udział w wielkiej mszy świętej koncelebrowanej w katedrze świętego Michała z udziałem ponad 2000 tłumu wiernych. Podniosłe kazanie wygłosił ksiądz kardynał, a przy końcu mszy świętej popłynęła gorąca modlitwa zebranych: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Po mszy świętej w siedzibie Credit Union świętego Stanisława, świętego Kazimierza komitet organizacyjny gościł wszystkich kolacją. Obecna była poza dostojnymi gośćmi duża grupa działaczy i przedstawicieli polonijnych. Na pamiątkę pobytu księży biskupów w Kanadzie zarząd główny KPK przygotował dla każdego z biskupów pamiątkowe dyplomy. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, wręczono upominki. Ksiądz kardynał pozostawił dla Credit Union ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej. Wyraźnie wzruszony tak spontanicznym i serdecznym powitaniem, nie skąpił słów uznania dla wspaniałych osiągnięć Credit Union.